Witajcie. W tym odcinku pokażę, jak zaimportować bibliotekę. Wykorzystamy też funkcję input, która będzie służyła do pobrania jakichś danych z klawiatury i wstrzyknięcia ich do kodu. Oraz przy okazji importowania różnych bibliotek, pokażę takie rzeczy jak wylosowanie liczby, czy chociażby konwersja liczby dziesiętnej na jakiś inny system, np. szesnastkowy. Zapraszam. Na początek wejdziemy na stronę, w której chcę wam pokazać jak sporo ma takich domyślnych wbudowanych bibliotek, z których możemy skorzystać nasz Python. Link do tej strony jest też na początku pliku 003.py, czyli naszego pliku, na którym dzisiaj będziemy pracowali. Na tej stronie mamy taki spis bibliotek poukładanych kategoriami tematycznymi, na przykład biblioteki, które są odpowiedzialne za Operacje plikowe czy jakieś operacje na przykład kryptograficzne, czy chociażby jakieś e, operacje związane z e, siecią. Mamy więc sporo tych bibliotek, możemy sobie popatrzeć na nie, poczytać dokumentację samodzielnie, przejrzeć. Nie będziemy omawiać wszystkich bibliotek, ba, nawet te, co użyjemy z reguły, będę wybierał z nich tylko kilka funkcji. No, ale poznanie tych wszystkich bibliotek jest jakby tą pracą drugą, wtórną. Najpierw trzeba poznać język, a później dopiero znając język można przyglądnąć się różnym bibliotekom, z których. Mocy narzędzi dostępnych możemy korzystać. Najpierw trzeba jednak poznać samą składnię języka, gramatykę i od tego teraz zaczniemy. Pokażę Wam, jak potencjalne biblioteki, które dostarczają gotowych narzędzi, funkcji, mechanik, jak zaimportować, żeby w naszym programie można było z takich bibliotek korzystać. W pierwszej linijce kodu, który mamy, jest komentarz z linkiem do tych wszystkich bibliotek, które przed chwilą pokazywałem. No, i przejdźmy do tego, jak zaimportować bibliotekę. Czym jest biblioteka? W skrócie źródłem gotowych funkcji, klas, może i stałych, jakichś metod, które pozwalają powiększyć, poszerzyć możliwości programowania. Po prostu dają nam jakieś gotowe narzędzia, które pozwalają jakąś dziedzinę programowania obsłużyć, a chociażby na przykład operacje sieciowe. Zatem, podstawowe użycie, słowo kluczowe, import. A następnie nazwa biblioteki, którą chcemy zaimportować, co to oznacza, że ją zaimportowaliśmy? To znaczy w praktyce, że od tego momentu wszystkie klasy i metody, funkcje, które są w niej, będziemy mogli przywołać, ale żeby je przywołać, będziemy, przynajmniej przy takim rodzaju importu, będziemy potrzebowali użyć następującej składni. Otóż, jeśli na przykład chcemy wyświetlić liczbę rosową, która jest generowana z funkcji Randint. I losuje między 1 a 10 jakąś wartość, to muszę poprzedzić tę funkcję właśnie nazwą biblioteki, z której ona pochodzi. Zatem wyświetlę sobie random.rand int i tutaj dwa argumenty od do. Zatem pierwsze wywołanie, może uruchomimy tę część, i tu widzimy pierwsze, o jest w tym miejscu, losowo od 1 do 10 wygenerowało się 5. Jakaś tam losowa liczba ale musieliśmy użyć tego random. Gdybym to usunął, to w tym momencie program by powiedział, nie znam takiej funkcji. Można powiedzieć, że biblioteka jest od razu tą przestrzenią nazw, w której egzystują funkcje, no i żeby taką funkcję z tej przestrzeni pobrać, muszę po prostu tę nazwę podać. Odsyłam też do kursu z C++ na moim kanale, gdzie tłumaczę dokładnie czym jest biblioteka, co to jest przestrzeń nazw, to są początkowe lekcje. Wprawdzie jest to inny język, ale istota jest wspólna niezależnie czy to będzie Python, czy to będzie C++. Większość języków posługuje się takimi samymi terminami jak chociażby przestrzeń nazw czy importowanie bibliotek. Przejdźmy dalej. A co jeżeli nazwa biblioteki jest jakaś bardzo długa? Za każdym razem musiałbym wpisywać taką długą nazwę, taki wielki prefiks. Otóż możemy zastosować swoisty rodzaj skrótu, taki alias, kiedy do import i tu jakaś biblioteka w tym przypadku użyłem sobie biblioteki z różnymi działaniami matematycznymi Biblioteka MAT, as M, dopisek, jako Jakieś tam M. Od tego momentu, zamiast pisać mat, 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 kropka, kropka itd., tak mogę pisać m. I tu na przykład przywołuję sobie funkcję flur, która część całkowitą z liczby tylko zachowuje, wszystkie łamki gdzieś tam wyrzuca, odcina. Tutaj, zobaczcie, już poprzedziłem sobie tę funkcje tym aliasem. m. Dobra rada, skrót nie powinien być mylący albo po prostu jakiś głupi. Aczkolwiek, jak ktoś chce mieć głupie skróty, to niech sobie ma. Wolność rządzi. A skoro już zaimportowaliśmy sobie ten moduł MAT, to tak przez skojarzenie z matematyką od razu pokażę Wam, że jeszcze są pewne literały liczbowe, o których we wcześniejszych odcinkach nie mówiłem. Mianowicie mamy liczby szesnastkowe. To są takie liczby. Szesnastkowe, które są poprzedzone takim prefiksem 0x. Mamy liczby ósemkowe z systemu, gdzie podstawą jest nie 10, a 8, i tutaj będzie poprzedzone, każda taka liczba jest poprzedzona 0 i o, mała literka o. Czy chociażby liczby binarne, 0-1, poprzedzone analogicznie takim prefiksem 0b. No i tu oczywiście będą same zera-jedynki, nie może być dwójki i tak dalej. I tu mamy przykład takiej konwersji, jak zamienić liczbę dziesiętną. Powiedzmy, że x, x jest 31, i tutaj wyświetlam, że to 31 jest równe, i tu sobie wyświetlamy takie trzy funkcje konwertujące. E, mianowicie hex, system szesnastkowy, który zamieni x na liczbę szesnastkową, oct na ósemkową i bin na binarną. W naszym kodzie tu wyświetlonym, o tu przy okazji mamy tą funkcję flur, która z 10,6 zrobiła 10, a tu właśnie mamy 31, to jest w szesnastkowym 1f, w ósemkowym 3,7, w binarnym 1,1,1,1,1. No tak jakoś wyszło, że 31 to taka liczba. Kolejny sposób importu to taki import tylko jednej funkcji, no bo jeżeli biblioteka jest spuchnięta, spora, duża, to po co importować wszystko. Mogę sobie zaimportować tylko jakiś wycinek tej e, biblioteki, na przykład jedną funkcję. I tak mogę użyć takiego oto polecenia. From random, tu znowu korzystam z biblioteki random, tak, wiem, że już ją importowałem, tutaj Python się nie pogniewa, jeśli sobie zaimportuję coś drugi raz. I teraz słowo kluczowe. Import random from Random, import random, czyli z biblioteki random, importuj funkcję random. Akurat tak nieszczęśliwie się składa, że jedna z funkcji biblioteki random też nazywa się random, ale tutaj jest najpierw biblioteka, a później musi być funkcja ta konkretna, która mnie interesuje. A tu sobie tę funkcje używam. Random to jest taka funkcja, która zwraca mi e, liczbę od 0 do 1, taką z przecinkami, na przykład o taką. 0, 2, 4, 8 yy, i tak dalej. Jak widzimy, sporo liczb po przecinku. Uwaga, ta funkcja już nie ma prefiksu, bo jeżeli w ten sposób zaimportuję funkcję, konkretną jedną funkcję, nie muszę używać prefiksu random, kropka, random, czy nie wiem, m, kropka, jeśli bym taki alias ustawił i, tak dalej, i tak dalej. Zatem... To jest też ciekawy sposób importu, no ale trzeba wiedzieć co się importuje. No ale jest jeszcze jeden sposób bardzo podobny, w którym nie muszę wiedzieć konkretnie co importuję, ale pozbędę się prefiksu. Przypomina to w języku C++ jest takie polecenie using namespace std, co informuje nasz Kompilator, że od tego momentu egzystuj w jakiejś przestrzeni nazw, w której są jakieś funkcje, i ja będę z tej właśnie przestrzeni sobie brał te funkcje. Więc jak zobaczysz funkcję, to wiedz, że ona się prawdopodobnie znajduje w tej przestrzeni, co to ją będę używał. I tu jest coś bardzo podobnego. W swoim, jakby skutkach działania, robi dokładnie to samo. Jest takie polecenie. From, i tu nazwa biblioteki, ponownie użyłem random import gwiazdka czyli wszystko zaimportuj wszystkie funkcje czym to się różni od tego w zasadzie tym tylko że taki import pozwala używać wszystkich funkcji ale muszę używać prefiksu i czasami to nie jest wcale złe bo czasami są funkcje o tej samej nazwie ale z różnych bibliotek i w ten sposób nie będzie konfliktu i problemu ale czasami wiemy że tu nie będzie żadnych konfliktów i tak dalej więc sobie tak importuję wszystko taką właśnie opcją i wtedy mogę używać wszystkich funkcji z pominięciem tego prefiksu biblioteka. Tak, na przykład random. I tak dalej. Zatem to są te wszystkie takie podstawowe formy importowania danych. Teraz pokażę wam bardzo przydatną funkcję input, która pozwala wstrzyknąć dane do kodu poprzez pobranie ich w trakcie działania programu z klawiatury. Znajduje się ta funkcja input w Bibliotece sys. Zatem najpierw importujemy sobie tę bibliotekę. Oczywiście, wiedząc już o pewnych mechanizmach wcześniejszych, moglibyśmy sobie zrobić from sys import input. Na przykład w ten sposób. O tak. Ok? No ale zostawmy na razie to w takiej postaci. Import sys. I teraz uwaga. Przy okazji. Wraz z biblioteką Sys będziemy mogli precyzyjniej określić pewne parametry naszego znanego już printa, naszej funkcji do wyświetlania. Mamy tutaj argumenty po przecinku, które chcemy wyświetlać, w tym wypadku to Jaś i Małgosia. Mamy ten parametr, który już znamy SEP, który określa separator, czyli coś, co oddzieli te dwa elementy do wyświetlenia: Jaś i Małgosie i to jest ta linijka, popatrzcie. Mamy też wiedzę na temat tego, jak zakończyć wyświetlanie całego printa. Normalnie jest domyślnie tam Enter, ale my tu sobie jeszcze dodamy 50 razy myślnik i Enter. Zatem ta linijka z myślnikami, których jest dokładnie 50, też jest częścią tego printa, jest zmienionym sposobem wyświetlania końca tych wszystkich kolejnych argumentów, ale dochodzi jeszcze jeden taki atrybut file, który właśnie. Domyślnie ma tę wartość, zatem wpisanie tu tego nie ma sensu, bo to jest właśnie domyślna wartość, ale chciałem to pokazać, bo ta wartość bierze się właśnie z tej biblioteki Sys. Tą wartością jest standardowe wyjście, czyli konsola, właśnie. Normalnie moglibyśmy też ten parametr zmienić, na przykład będziemy to robić w przyszłości na jakiś plik i wyjście wyświetlania nie szłoby na konsolę, tylko powiedzmy do pliku tekstowego. Zatem taki ciekawy mechanizm właśnie z biblioteki Sys, ale ważniejsza jest funkcja imp. Input z tejże biblioteki, która pozwala nam pobrać jakieś informacje i wstrzyknąć do zmiennej, przypisać do zmiennej. I zobaczcie, jeżeli wykonamy nasz program, wykonajmy go f5, to on się zatrzyma dokładnie na takiej linii. Podaj, proszę, imię i nazwisko osoby, która ma nie zdać, i zwróćcie uwagę, to jest argument funkcji input. Zatem jest to taki tekst poprzedzający pobranie wartości. W tym momencie program zatrzymał się. I czeka. Czeka aż coś podam. No to mu podajmy. Powiedzmy, że Robert. A imię nazwisko. OK. Nazwisko też. Enter. I co mamy? Print name w następnej linijce kodu, czyli już powinna ta zmienna name otrzymać to, co pobrałem, i rzeczywiście otrzymała. Widzimy, że po wpisaniu Robert Nowak tutaj już tutaj program zna. Ten, wpisan, ten wpisany tekst przypisał go do y, zmiennej name. Na koniec zostawiłem jeszcze jeden przykład: bibliotekę Time. Import Time oczywiście nie omawiam całej biblioteki. Jak już mówiłem, można sobie wejść, y, zobaczyć, jakie ona ma funkcje. Są dobrze opisane. Ja tu pokażę y, przykład, jak można przeczytać z obecnego zegara systemu y, czas. Zatem importujemy bibliotekę time. Od tego momentu mamy, na przykład, dostępną taką funkcję local time. Tu ją używamy właśnie z tym prefiksem time. Jest to biblioteka, ale myślimy o tym jako właśnie tej przestrzeni nazw, w której ten local time egzystuje. i zwracamy wynik działania tej funkcji do takiej zmiennej cur time cur time obecny w tym momencie odczytany czas. I teraz ten obiekt zwrócony jest klasą i ta klasa zawiera takie różne atrybuty, na przykład tm, hour, min, sec i tak dalej. Jest tego więcej. Tutaj w tekście umieściłem, jakie to atrybuty ten obiekt zwracany zawiera. Szczegóły to możecie sobie jeszcze dopatrzeć tam właśnie na tej stronce, ale już to, co tutaj zawarłem, już pozwoli nam na przykład odczytać godzinę, minutę, sekundę. Ale mamy też Dzień, rok, miesiąc i tak dalej. Czy dzień, y, miesiąc roku, albo tydzień roku i tak dalej. No, odsyłam do dokumentacji. Jest możliwe pełne, dosyć precyzyjne odczytanie czasu, dnia, y, który to jest dzień w roku i tak dalej, i tak dalej. Ten obiekt zwrócony, ten current on właśnie ma w sobie zawarte takie informacje. No, i tutaj wyświetlam. A powiedzmy, time to jest ten element pierwszy wyświetlony on jest tutaj. Potem są dwa znaki tabulacji, to jest odwrotny ukośnik t, tak jakbym tabulator wcisnął i potem mamy godzinę 13:25 i 10 sekund. Separator ustawiłem na dwukropki. Widzimy wszędzie dwukropki, każdy element oddzielony. Wszystko ładnie działa. I jeszcze jedna funkcja z tej biblioteki sleep. To taka funkcja, która Zawiesza program w tym momencie, gdy ta instrukcja się wykonuje i czeka podaną ilość sekund. Czasami możecie w kodach różnych skryptów spotkać takie slipowanie, kiedy ktoś chce koniecznie wymusić na użytkowniku, żeby zauważył jakiś e, tekst, który się pojawia. Opowiedzmy, że u nas to będzie tak. Już wciskamy w 5, tutaj jeszcze podam raz jakieś wymyślone dane, i teraz idę spać, czekamy. No, to się wyspałem. Spaliśmy sobie dwie sekundy. Program zatrzymał się, widzieliście to przed chwileczką. Tyle na ten odcinek. Myślę, że bez problemu będziecie już teraz importować sobie dowolną bibliotekę, czy to w całości, czy jakąś konkretną potrzebną Wam akurat funkcję. Już teraz zapraszam na następną lekcję.